Witajcie z tej strony Altair. Zapraszam Was na nową serię, która będzie w środę soboty jako horror. Czy Alone in the Dark, ostatni jaki wyszedł, piątka, jest horrorem? Można spekulować. Ma trochę mroczy klimat. Jest czasem chyba straszny, już nie pamiętam tej produkcji. Wiem, że trochę toporne było sterowanie, ale ostatecznie chyba mi się podobała ta produkcja. Dawno to było, nic z tego nie pamiętam, ale mam nadzieję, że Wam się ten produkt, ta seria jako horrory spodoba, więc na początek jeszcze sprawdzę, czy jest opcja. Nie, pizzody, Boże. Czy jest opcja napisów? Czy jest opcja język? Pewnie tutaj po... Nie. Gra jest ogólnie z polskim dubbingiem, ale... Ale chciałbym, żeby też były napisy, żebym wam w niczym nie przeszkadzał. Konfiguracja, może tutaj... Coś gdzieś... Nie no, serio nie ma napisów? Normalnie to... No jestem coraz zgotany tym aspektem. On jest zapra, najwyżej nie będę się wcinał. O, widzę, że to... Okej, dobra. Pięknie, tak, chcę zachować. To jedziemy z nową grą. Rozpoczęcie nowej gry spowoduje nadpisanie bieżącego stanu gry. Czy na pewno chcesz kontynuować? Jakbym miał bieżący stan gry, to bym się zastanowił. Obudź się, diabeł dopuścił się. Aha. Co teraz? Działamy zgodnie z planem. Kropka. Ale nie zakładał, że... Luzuj. Wiesz, z czym mamy do czynienia. W robocie takiej jak nasza zdarzają się różne dziwactwa. Żarty sobie robisz? Te... pęknięcia wyszły z jego ciała, jakby były żywe! Weź się w garść, Hamet. Ścieżka światła jest w końcu w naszym zasięgu. Nic nie stanie nam na drodze. Nic. A teraz działaj według planu. Co z nim? Jesteś pewien, że wciąż jest nieprzytomny? Zaraz się dowiemy. Spójrz na mnie. Tu jest. Już takie straszne. O, mrugać mogę X-em. Rozumiano. Kapty. Już nie jest taki straszny, no nie? Jezu, ślini się jak dziecko, pieprzone warzywo. Dzięki Paddingtonowi jest teraz zwykłym gościem. Nie będzie robił kłopotów. Miś Paddington? Miejmy nadzieję. Edward! Ktoś udzielił ci głosu? Do tej pory byłem dla ciebie łagodny. Daj mi tylko jeden pieprzony powód. Panie Skow, zostaw go! Cierpieć. Gdy ten drugi koleżka umrze, Paddington pozostanie jedyną osobą, która potrafi posługiwać się klejnotem. Nie chce pan chyba zaprzepaścić wszystkiego, na co pracowaliśmy, prawda? Jak szybko się rozmazuje ten obraz, jak nie mrugam. Tak sądziłem. Panie Hammett, wspólnie odprowadzimy Paddingtona. Panie Skow, proszę wziąć tę pacynkę na dach i zabić. Tak też się stanie. Świetnie. Czyli zaraz będzie koniec gry. Pozwólcie, że jeszcze jedną rzecz szybciutko ogarnę. Dobra. Teraz! Bo trochę jednak gra była za głośno. Tędy. Idź, sterowanie ruchu. Aha. Idę. O. Przepraszam. Idź w lewo. Okej. Okay. Skręć w lewo. Okej. Okay. Co tu jeszcze robisz? Bierz go na dach, nie opuszczaj nas. Stój. Nie martw się o mnie. Pozwól, że ci otworzę. Ale ty musisz, żniaku. Dziękuję. Nie słuchałeś uważnie. Na górę, a później na prawo. Tędy. Skręć w prawo. Kręcam. Zatrzymuj się. Tak jest. What the f... Co to? Ty to zrobiłeś? Pieprzony skutaj. Czekaj. Cholera!
Ej. Co jest? O. Czekaj! Nie! Okej. Okay. Czy nie zginiemy tak szybko? Co? Jakoś śmiesznie, no... drepta. O. Lustro. Świetnie. Boże, kim do diabła jestem? Dum dum. Okej. Okay. O, strzelił z... Proszę na widok. Aha, ta mi się przełącza. Okej. Okay. Czy jest sterowanie tak strzelił sobie w tej grze? W samą porę. A co jeśli nie pokaże nam ścieżki? Jeśli spróbuje nas wydymać? To nie wchodzi w grę. Zrobi dokładnie to, czego chcemy. Słyszysz mnie, Paddington? Istnieją metody tortur, które nie ograniczają się tylko do zadawania cierpienia wątłej cielesnej powłoce. Zadaliśmy sobie wiele trudu, aby dostać zarówno ciebie, jak i klejnot, Theo. Tylko ty wiesz, jak użyć jego mocy. Kieruj nim. Prowadź go. Będziesz naszym niosącym światłość. Jak odmówisz, twoje cierpienia staną się legendarne. Oszalałeś! Widziałeś, co tam się stało! Nie zadziała! A cóż, sprawdzimy. Słyszałeś? Słyszałeś to? Co to kurwa za hałas? Jaki hałas? To znowu te pęknięcia! One... Cholera! Wróciły! Wróciły! Jaka wulgarna gra. Edward, zostaw mnie! Ratuj się! Okej, mamy na imię Edward. To już coś. Nasza postać, jak widać, straciła pamięć. Muteczek lekki. Co się dzieje do cholery? Czy jest tu ktoś? Halo? O, jakaś kobieta w opach. Trzeba jej pomóc. Karpie, nadchodzę. Oj, zginiemy marnie. Zaraz czuję to. Zejdź w dół po linię S. W porządku, bez paniki. Każ, aby pokonać przeszkody. Zrozumiano. Pewnie wpadnę w te przeszkody. O, jednak nie. O, shit. Wow, 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 wow. Ej. Pierwszy zgon. Proszę pani, czy wszystko w porządku? Proszę pani. O. Tak, witam. Kurde. Utknęłam. Możesz mi pomóc? Przykro mi, proszę pani, ale nie ma szans, abym teraz do pani zszedł. No. Musi pani próbować sama. Sama? Co mogę zrobić? Proszę spróbować otworzyć włas nad głową i sprawdzić, czy się pani nim wydostanie. Okej, okay. Spróbuję. No i czy tam... Nie ma mowy, bym sięgnęła tego cholernego włazu. Końcu. Co, mam przerypane?
ty, kolego, tylko spokojnie, zejdź powoli na dół. Bardziej się nie da. Oh shit. I... Okej, spróbujmy... Tak. Oh yeah. Co to do cholery jest? Anno, musisz mnie stąd zabrać. Moja ręka odmawia mi posłuszeństwa. Nie mogę otworzyć drzwi, a... Nie tędy. Tędy też nie. Nie dam rady ich otworzyć. Przykro. Dzień dobry. Błagam, proszę pana. Musi nam pan pomóc. On jest ranny, a ja nie mogę go stamtąd wydostać. Widział pan te ściany? One żyją tak jak w koszmarnych snach. Otworzą się i pochłoną pana. Przysięgam, widziałam. Ja znajdziemy sposób, by się stąd wydostać. I o co ci chodzi? Damy sobie radę. Teraz powiedz mi, kotku, gdzie są wszyscy? Okej, jest tu jakiś kucyk. Słyszałeś to? Czuję ich. Wróciłem. Możesz chwytać meble i je przesuwać. Fajnie. Aha, pociągnij. Tam się ciągnij. Puść. Puszczam. Dobra. Puść się. Kaśnica. No, gaś się, dranie. Nie, to ma niekończącą się pianę, czy co? Dla mnie bomba. Przez chwilę naprawdę mnie nastraszyłeś. Dzień dobry. Dzięki Bogu wreszcie się tu pofatygowałeś. Jestem ranny i nie mogę otworzyć tych drzwi. I o co chodzi z tym budynkiem? Anna? Zobaczę, co mogę zrobić. A, w ten... ten sposób. Szybko! Ma... Właśnie zobaczyłam kolejne pęknięcie wzdłuż ściany. O, shit. Dzieci, nie oglądajcie tego o późnych godzinach, bo potem będziecie mieć mokre sny. Patrząc na ten ogień. Czekaj, czy się... Jeszcze się nie wydostaliśmy. Właśnie widzę, nie? O kurde, ile ognia. Pewnie, nie, rzucam jeszcze więcej drewna. O kurde, jaka dziura. Nie ma mowy, nie zamierzam skakać przez te płomienie. O kurczę, karta. Chcesz się wydostać? Zrobisz to. Nie ma innego sposobu. Karta nie wyrabia przy nagrywaniu widzę, bo czasem spada nawet, spadają FPS-y, wow. U mnie wszystko ok, tylko nagrywanie coś szwankuje chyba. Aby się wrócić szybko. Jed. Dzień do... pistolet. Jaka bzdura. Może zakreczek? Hello, stranger. What are you buying? What are you selling? Pistoleros? Dobra. A teraz chowamy sprzęcior. Cześć. Chcesz mnie? To bierz. Osiad. Aby strzel? Nie chcę strzelać na razie chyba. A, albo chyba jednak chcę. A, żeby strzelać to... Shit.
Okej, okay, rozumiem. Chyba to jest... Gdy jesteś ranny, potrzebujesz przedmiotu leczniczego, aby opatrzyć rany. No... Siad, Sherlock. Okej. Okay. I... To teraz. Kurczę, gaśnicy nie mam, a to by się znów przydało. No. Chyba, że coś z tymi... Gdzie my jesteśmy w ogóle? Aj, nie wiem. Cholerne żaluzje. No tu, o, tu już się nie wydostanę. Tutaj może coś... Nie ma nic. Tutaj też nic. O, spray. Jakiś taśma? Bateria? Przełącz na tryb leczenia. Ha. Użyj sprayu medycznego, aby wyleczyć rany, które nie krwawią. Istny Wolverine, nie? Popsikał sobie po nodze już. Shit. O, o. Oj, to był chyba słaby pomysł. Stanowczo. Dobra, jednak lepiej się trzymać chyba tej strony. Dzień dobry. Kurde. Oh shit. Czy to jest? Nowy Jork, Central Park. Moje ulubione miejscówka z Nowego Jorku. Aż. Puść kabel, print screen. Serio? Print screenem ma wpuścić kabel. Co sobie jaja robisz? Tak zrozumiano. Nie, Q wystarczyło, dobra. Nie mam więcej spraya, nie. Tutaj! Chodź za mną! Ja ciekawe, czy spodnie też mi się goją. W sensie, no, bo tam była dziura wcześniej. Uś. I poleciał. I teraz co, w dół, czy... Świetnie, jeszcze kabla mi brakowało.
Kurczę, świetna jest to fizyka w sumie. Jednak to było tak wymagające jak kiedyś gierka na mój komputer, że kiedyś mogłem pomarzyć, żeby... Teraz nie wiem, czy iść tam w lewo? Nie, chyba tam w lewo. Przynajmniej na minimalnych ustawieniach ciężko było zagrać tą gierkę kiedyś. Ten to w ogóle nie wzruszony tym, co tu się dzieje. Mi hufu. Istna masakra. Oj. Właśnie nie wiem, czy... Chyba tak, bo kaśnica jest tam. Okej, okay, bierzmy gaśnicę, tylko co teraz to jest? Nie wiem, to jest jakaś winda? Nie jedząc. Ale... Sprawdźmy. Teraz go trafić. Aha! Taki bajer. Dobra. Mamy gaśnicę już na górze. W porządku. Fajno ma tą kurtkę. Ale zanim pójdziemy dalej, poglądajmy widoki. No, o, całkiem powiem wam. Dobra, strażak sam idzie na ratunek całemu hotelowi. Czy uratuje kogoś? Czy uratuje wszystkich? Czy chociaż siebie uratuje? Nie no, fajnie, tylko po co ja to gasiłem? A, dobra. To było genialne. A, chyba tutaj się dostać mam. Proszę, ja uważaj, by cię pokopię, chłopie. A, dobra. Hej, ty! Halo! Nie, to jest ta dziewczyna. Pośpiesz się, dobrze? Uważaj! Odrywasz te kable ze ścian! Usiadł. Jak odważę. Ty, a gdzie jest jej chłopak? No. Dam radę? Kurna lepiej. Shit. Bo mi kabla braknie. Jeszcze trochę, no i jump. Dzień dobry, ponownie. Jak tam Dzionek? Wszystko okej? Okay? Tak? To dobrze. Ej, muszę za każdym razem tak wyciągać pistolet? Nawet mi nie mówcie. Musimy odnaleźć Jacka. On jest jednym ze strażników hotelowych. Będzie wiedział, co robić. Nie celuj we mnie! Ej, fajnie... Proszę, to nie jest konieczne. Odłóż ten pistolet. Ok. Mavi martwi się jakimś ochroniarzem, a jej chłopak to co? Mówisz. Zabierzcie mnie stąd, błagam was. O mój Boże, słyszysz to? Tamten hałas.
To tutaj! Nie, nie! Pomóżcie mi! Coś mnie dopadło! Pamiętajcie, zanim coś sobie życzycie, zastanówcie się 10 razy. Chciała, żebym zabrano? Zabrano ją. Ale czy właśnie w taki sposób chciała, żeby ją zabrano? Wątpię. Okej, jednak trzeba tu biurko przesunąć. No dobra. Pchamy to, pchamy. Jaki siłacz. Patrzcie go, jaki wariat. Dobra. No nie, i znów prąd. Znów te kable zawszone. Kurde, serio muszę... a co by jakbym nie miała naboi? Nie? A, dobra. Niepotrzebnie zużyłem ten nabój jednak. Pokój dziecięcy. Boże. Okej. Teraz rozpęd. Nisko. Nie! Uff, dobra, myślałem, że w ogień wleci. To jaka fajna interakcja z ogniem. Hej! Wszystko w porządku? Tak, jak w najlepszym, nie widzisz? Wszystko płonie. Co za człowiek. W tym pokoju wysiadła elektryczność. Znajdź coś, aby oświetlić sobie drogę. No way, Einsteinie. Nie wiem, może podpali krzesło? Posłuchaj się przedmiotem, który trzymasz. Sterowanie kamerą. Okej. Okay. Spróbuj podpalić jedno z tamtych krzeseł i użyć go jak pochodnie. Nie, działa. Tylko jakoś mi marnie służy jako pochodnia, wiesz? O, teraz działa. Teraz tylko się pospieszyć, zanim się to krzesło spali. Z fajcy do końca, bo będzie słabo. Dobra. Czy też widziałeś te szczeliny? Człowieku, czym one do cholery są? Budynek się rozpada. Uff. Anna? Tu żyje. Chyba nie do końca żyje. Panie, odsuń się. Coś ty za jeden. Co jej zrobiłeś? Jest teraz jednym z moich gospodarzy. Tak jak ty kiedyś. Ty, moja najdoskonalsza marionetka. Okej. Rozumiem, że to jakoś rozdziałami jest robione. No nawet napisy końcowe macie w tle. Czy chcesz? No to tak, to zapiszmy. Skończyliśmy grę. Fajna gra, to było demo. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, będę musiał coś wziąć nowego na sobotę. Tylko nie wiem jaką gierkę. Nie no, tak serio to. Gierka była właśnie tak zrobiona, tak rozdziałami. Znaczy, gra była na płycie. Ps, na płycie. Tylko, że po prostu tak serialowo trochę zrobione, że jak dobrze pamiętam, że jak włączymy na sam razem tą gierkę, to będzie podane, co się działo poprzednio w tej grze. Więc bardzo dobra gierka na właśnie takie, żeby ją dodawać co jakiś czas. Więc środy i soboty Alone in the Dark będzie na moim kanale prawdopodobnie. Więc dzięki wam za dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Horror to jakiś taki stricte nie będzie, ale jednak taki fajny dreszczowiec z fajną fabułą chyba. Dzięki za dziś i do następnego. Na razie.